kochani, znowu mam ten przywilej, żeby przemawiać do Was, czy prowadzić może raczej naszą szkołę dla dorosłych. Będę kontynuował temat, który poprzednio rozpocząłem, a temat postu jeszcze pozwólcie, że odłożę jeszcze za dwa razy go dokończę. Tam może ze dwie lekcje zostaje, więcej nie. Będę mówić o rodzinie pańskiej. Jakby kontynuując to nauczanie, które miało miejsce na naszym wspólnym wyjeździe w Wiśle. Pozwólcie jednak, że zanim zacznę, chociaż na chwilę skłonię głowę i poproszę o Boże błogosławieństwo. Panie Boże, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo na ten czas wspólnej nauki. Panie, racz sprawić, byśmy mówili tylko to, co jest w Twoim Słowie, wiernie z Nim, aby się mogło to podobać Tobie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zacząć chciałem od takiego wydarzenia, które miało miejsce gdzieś na pograniczu dwóch jakby etapów w życiu Pana Jezusa i Jego rodziny. Otwórzmy drugi rozdział Ewangelii Jana. Drugi rozdział Ewangelii Jana. W drugim rozdziale Ewangelii Jana mamy opisane m.in. wesele w Kanie Galilejskiej. I tam następuje, może przeczytam fragment tego, może najpierw od 1 do 4. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Na razie dotąd. Jest sytuacja, która, nie wiem, przy wiele różnych kazań ślubnych było opartych o ten fragment, więc pozwólcie, że te najciekawsze wątki dotyczące tej historii, a dotyczące małżeństw pozostawię dzisiaj nietknięte i zajmę się przez chwilę pierwszym cudem, którego Pan Jezus dokonał. Jak niektórzy chcą to widzieć, pod wpływem swojej matki Marii. Zawsze zastanawiało mnie to określenie, które tutaj występuje, w jaki sposób Pan Jezus zwraca się do Marii, ponieważ to brzmi tak dość twardo, dość szorstko to brzmi. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Który syn się tak do matki zwraca? Właśnie, który syn się tak do matki zwraca? Nie? To chyba jakiś wyrodny syn, tak? No. Nawet, wiecie, mówimy naszym dzieciom, no, że nieładnie jest powiedzieć swojej mamie: daj mi spokój, a to jest coś takiego, tak? Zgodzicie się ze mną, że to jest jeszcze bardziej twardo. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Zwróciliśmy też uwagę na to, że Pan Jezus nigdzie w całej Ewangelii nie zwraca się do swojej matki per matko. To jest bardzo, bardzo dziwne i charakterystyczne. Nie ma takiego miejsca. Zwraca się do niej niewiasto. I używa pewnego określenia, które możemy znaleźć. Przytrzymajcie palcem to miejsce, bo nie wychodzimy z niego. Marek 1,24 otwórzmy. Marek 1,24 i tam mamy dokładnie to samo, ten sam zwrot. Jest uzdrowienie opętanego w Kafarnaum. I tam demony się do Pana Jezusa zwracają i mówią do Niego tak: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazarejski? Tam jest rodzaj hebraizmu bądź arameizmu, który można by przetłumaczyć: co mnie i Tobie? Oznaczający pewien rodzaj duchowej przepaści, różnicy niemożliwej do pokonania jakby. Co mnie i Tobie?
Ten sam mamy w Łukasza 4:34. Również uzdrowienie opętanego i również duch się do Pana Jezusa zwraca. Ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? To jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że Pan Jezus nie zwraca się jakimś nawet zwykłym słowem typu daj mi spokój, tylko On wskazuje na pewnego rodzaju duchową różnicę pomiędzy sobą a Marią. I to jest przepaść. Wiecie, istnieją różnego rodzaju starożytne komentarze na temat tego fragmentu. Komentarze ojców Kościoła. I między innymi część z tych komentarzy zwraca się, kieruje się w taką stronę. Znaczy może tak, ani jeden z nich nie mówi o tym, że Maria miałaby jakąkolwiek władzę nad Jezusem, jak to dziś próbuje się jej przypisywać. Raczej wręcz odwrotnie. Raczej mówi się, że ona w czasie tego wesela, widząc jakby postawę swojego syna, być może on czynił jakieś cuda, czy jakieś, jakby chciała znaleźć się w pewnym rodzaju blasku chwały. Rozumiecie? Mam Harry Pottera i nie zawaham się go użyć. Przepraszam bardzo, ale to jest coś takiego, co ona tutaj robi. To jest próba takiego błyśnięcia na forum. I Pan Jezus mówi, co mnie i Tobie? Jest przepaść. Jest przepaść. Popatrzcie, jeśli zrozumiemy to określenie, z którym Pan Jezus zwraca się do swojej matki, jak inaczej brzmi werset 5? Co wam powiem, co wam powie, czyńcie? To nie jest werset mówiący o triumfie woli Marii nad wolą Pana Jezusa. Ten werset, jeśli się zrozumie tą przepaść, jest raczej przyznaniem, że to Pan Jezus robi to, co chce. Co wam powie, czyńcie? A jeśli nic nie powie? I w tym momencie następuje cud. Pan Jezus rzeczywiście dokonuje cudu. Ale to nie jest cud, przynajmniej ja nie widzę tego cudu, w odpowiedzi na prośbę Marii, tylko raczej pomimo tego, co ona zrobiła, Pan Jezus uczynił cud. Na końcu będzie też przyczyna, dla której to zrobił. Tak jest powiedziane, że do końca tego sprawozdania i wielu uczniów w Niego uwierzyło. Tak. Tak. Czyli... Tak. W istocie ten cud, słusznie Krzysztof mówi, w istocie ten cud był jakby jego celem, on został uczyniony nie ze względu na Marię, ale ze względu na jego, na uczniów pańskich. 11 werset. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Przypominam, że Pan Jezus był zaproszony na wesele, drugi werset, wraz z uczniami. To się dopinają trochę. Tak. No Krzysiu już widzi hebrajską retorykę biblijną. Skrzywienie, ale może pozytywne. No. No, okay. Dobrze. Dlaczego mówię o tym fragmencie? Dlatego, że jest to pewien fragment, który jest fragmentem przełomowym. Nadal, trzymając palec w tym miejscu Ewangelii Jana, otwórzcie Dzieje Apostolskie, 1:20.
Piotr apostoł mówi przy okazji powoływania Macieja na apostoła, mówi między innymi takie słowa. Napisano bowiem w księdze psalmów: niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz a urząd jego niech weźmie inny. Mamy tu podpowiedź, z których psalmów te wersety zostały zaczerpnięte. I między innymi jednym z tych psalmów jest psalm 69. Wiecie, Pan Jezus, kiedy po ziemi chodził, w 5 rozdziale Ewangelii Jana, werset 39, między innymi mówi do faryzeuszy coś takiego. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Zwróćcie uwagę, że właśnie tego Piotr używa, tej mądrości, którą dał mu Pan, po to, żeby lepiej zrozumieć psalm 69. Psalm 69. Otwórzmy na chwilę ten psalm, nie zamykając Ewangelii Jana. I przeczytajmy go. Przeczytajmy go, mając gdzieś w pamięci, to, że jest to psalm mesjański, o czym świadczy apostoł Piotr, i że pisma, całe pisma, mówią o Panu Jezusie Chrystusie. Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Zmęczyłem się, wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Więcej niż włosów na głowie jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mamy zwrócić to, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Panie, Boże zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę. Wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem i stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swój wór pokutny, stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramach i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. A ja się modlę do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twego. Wyrwij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale. Niech nie pochłonie mnie głębia. I tak dalej. Nie czytajmy może dalej tego psalmu. Jeszcze może werset 22. Dolali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Czy to wam coś przypomina? Krzyżowanie. Tak, oczywiście. Psalm jest psalmem mesjańskim. Jeśli teraz trzymajcie palcem psalm 69 i wróćmy do Ewangelii Jana. Spójrzcie, jaki jest kolejny fragment po Ewangelii, po weselu w Kanie Galilejskiej. A gdy się zbliżyła Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni. Wraz z owcami i wołami wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stamtąd. To stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska.
Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment. Zwróćcie uwagę na korelację. Korelację tego fragmentu z psalmem 68. Jeśli byśmy wrócili do niego, to znajdujemy związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym wydarzeniem, które miało miejsce w świątyni, a postawą, którą przyjmuje rodzina Pana Jezusa. Ósmy werset. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. To wydarzenie w świątyni, jeśli po pomoc sięgniemy do psalmu 69, stanowi przełomowy moment. Moment, w którym rodzina pańska, więc jego matka i synowie jego matki odwracają się od niego. Wiecie, Pan Jezus dokonał według naszej kategorii rozumowania fizycznej agresji wobec tych ludzi, którzy sprzedawali, którzy ze świątyni Bożej zrobili targowisko. Taki wstyd. Tak, pomyślcie, jaki wstyd w rodzinie. Rozumiecie? Co on z siebie zrobił? No jakbyście nazywali kogoś takiego, kto wchodzi, nie wiem, do świątyni i wywraca sto liki i biczem się posługuje przy tym. Rozumiecie to? Rozumiecie, jaki to był szok? Gdybyśmy też chcieli popatrzeć na tą rodzinę pańską i przywrócili parę kartek w Ewangelii Jana do 7 rozdziału, przeszli, gdzie następuje bardzo ciekawe zdarzenie. Popatrzcie. A potem chodził po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Zapamiętajcie to. A było blisko święto żydowskie namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego. Popatrzcie na ich postawę. Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Oni namawiają go, żeby poszedł do Judei, wiedząc, że Żydzi zamierzają go zabić. I jest komentarz w 5 wersecie. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Rozumiecie? Stałem się obcy braciom moim. I synom matki mojej. Przy okazji, ten psalm jest ewidentnym dowodem na to, że Maria miała więcej dzieci. Synom matki mojej, żeby nie było cieniu wątpliwości. Król Dawid nie miał konfliktu ze swoimi braćmi. Czyli nie można powiedzieć, że jest to po prostu historia proroka, która została tam przedstawiona. Nie, nie, nie. To Pan Jezus stał się obcy synom matki swojej, Marii. Gdybyśmy jeszcze zajrzeli do Ewangelii Marka, Ewangelia Marka, werset trzeci, rozdział trzeci. Rozdział trzeci, wersety 21 do 31.
A krewni, gdy o tym usłyszeli, o tym, że się zgromadził wokół Pana Jezusa tłum, przyszli, aby Go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. O, jacy krewni. Pewno dalsi, pewno kuzyni, tak? No to spójrzmy do wiersza 31, bo to jest cały czas ta sama scena. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. Zobaczcie, jacy to byli krewni. Rozumiecie? Sądzili, że oszalał. Sądzili, że oszalał. No, jak inaczej nazwać kogoś, kto wywraca stragany? W świątyni jeszcze. Co się tam istotnie dzieje? Istotnie dzieje się tam takie pełne odwrócenie się rodziny pańskiej od misji Pana Jezusa. Skoro prawdopodobnie Józef w tym czasie już nie żyje. Najstarszym z braci był Pan Jezus. Skoro on oszalał, to głową tego domu zostaje najstarszy z braci. Jakub, brat pański. Jakub. Wiecie, co pisze o Jakubie? Mamy tutaj niestety musimy odrobinę wyjść poza samo pismo, żeby zrozumieć trochę lepiej ich reakcję. Chociaż w piśmie jest to czytelne również, ale w ten sposób staje się czytelne bardziej. Eusebiusz na przykład pisze w swojej historii kościelnej, pisze, określa Jakuba taką nazwą. Jakub Sprawiedliwy. Jakub Cadik. On był sprawiedliwym, czyli mężem według Starego Testamentu w sposób perfekcyjny stosującym się do litery zakonu, do litery prawa mojżeszowego. Rozumiecie? Jego postawa była taka. Jestem doskonały. I tu taka plama na honorze. Mój starszy brat coś takiego zrobił w świątyni. On staje się głową rodziny, to prawdopodobnie za nim podąża matka pańska i pozostali bracia i siostry. Krzysiu? Tak, mam w sobie taką historię dosyć świeżą, która świetnie ilustruje to, co Marek mówi, dlatego pozwolę sobie powiedzieć. Mam takiego kolegę, ex-świadka też, od lat się znamy tam wielu. Niedawno jego ojciec zmarł. I był na pogrzebie i on postanowił coś powiedzieć od siebie na tym pogrzebie. I raz powiedział o swoim ojcu, jakieś swoje wspomnienia. To był moment, kiedy było dobrze na tym pogrzebie. To było super. Ale jak zaczął mówić, cytować z Biblii o nadziei zmartwychwstania, nie mówił nic takiego heretyckiego, nawet z katolickiego punktu widzenia. Mówił takie rzeczy, które powszechnie się akceptuje dotyczące zmartwychwstania, ale echa później jego mamy, siostry, ludzi, którzy tam byli, że on zepsuł taki piękny pogrzeb. Taki piękny pogrzeb zepsuł, bo cytował z Biblii. Ksiądz jest od tego, żeby cytować z Biblii, nie? A on tu co chce? Nie? I to mi się wydaje, jest jakaś prawidłowość, że rodzinie wstyd zrobił, nie? Tak. Że Słowo Boże zacytował. Rodzinie zrobił wstyd. I tu wyraźnie Pan Jezus zrobił wstyd swojej rodzinie. Przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Marka od 31 wersetu aż do końca. Trzeci rozdział, 31 do 35. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. No nie mogli go pochwycić pośród tłumu, to jest oczywiste. Chcieli go wywabić do siebie. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. Cała rodzina przyszła. I odpowiadając, rzekł im: któż jest moją matką i braćmi?
i powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Najbliższymi Pan Jezus w sposób symboliczny wyrzeka się rodziny, zarzucając jej przez analogię, że nie czyni Bożej woli. Wyrzeka się matki, wyrzeka się swoich braci. I mówiąc, że ci wokół, że ci, którzy słuchają, że to jest jego matka, bracia i siostry. Głośnie. Jest taki werset, który mówi, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Będziemy o tym mówić. Aha. I to jest konsekwencja tego, tak? Tak. Tak. Dlatego też... Że listy mają jamy, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Czyli nie miał domu. Tak. Pozostało. Tak. Ale jeśli jeszcze trzymacie palcem Psalm 69, to wróćmy do niego na chwilę i wróćmy do modlitwy króla Dawida, którą ten zwraca się do Boga. Pamiętajmy o sytuacji. Rodzina uważa, że oszalał. Faryzeusze ciągle zarzucają mu grzech. Co chwila, albo bluźnierstwo, albo współpracę z szatanem, albo cały czas coś. Wiecie, słowa tego psalmu nie są adekwatne. Natomiast my do końca nie wiemy, w jaki sposób Duch przemawiał do Dawida. Jego wewnętrzne przeżycie jest w każdym razie podobne do przeżyć pańskich. Widzimy tam o żółci i tak dalej, tak? Popatrzcie, co mówi w 6 wierszu. Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Myślę, że Pan Jezus podobnie odwołuje się do swojego Boga w tej sytuacji, do Ojca, jak Dawid. Dawid nie był bez winy, dlatego tak to brzmi. Ale zobaczcie, że problem jest taki sam. Zarzucanie grzechu i szaleństwa. To jest ten sam problem. Ty znasz głupotę moją. Pan Jezus we wszystkim odwołuje się do swojego Ojca. I teraz, gdybyśmy do Ewangelii Mateusza zajrzeli jeszcze, jest właśnie ten fragment, o którym przed chwilą Beata wspominała. To jest konsekwencja tego. Mateusza 8:20. Od 19. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: nauczycielu, pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. To jest konsekwencja. Pan Jezus traci dom. Jego młodszy brat, Jakub, który staje się przywódcą rodu, nie jest w stanie, nie chce. To jest nie do zniesienia dla niego, żeby ktoś taki, kto robi takie rzeczy w świątyni, mieszkał w tym domu, hańbiąc go w taki sposób. Jest nie do zniesienia. Jeśli zobaczymy do Dziejów Apostolskich, do pierwszego rozdziału, 14 werset, to widzimy, że ci trwali jednomyślnie w modlitwach wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i braćmi Jego. Jakoś się stało, że ostatecznie
Matka Pańska i jego bracia. Po tych strasznych rzeczach, które zrobili wobec naszego Pana, zawiedli na całej linii. Ostatecznie upamiętali się i znaleźli się pośród jego uczniów. Oczekując na Ducha Świętego. Zmartwychwstaniem, a o tym będę mówić. I o tym będę mówić następnym razem. Zbyszek? Bo jeszcze u Jana 19:27, 26 jeszcze czytamy, że Jezus umierając na krzyżu, jeszcze swoją matkę powierza swojemu umiłowanemu uczniowi. To jest też element, o którym miałem dzisiaj powiedzieć, ale mi umknął. W tym kontekście, jakby to powiedzieć, ten fragment staje się jasny, bo katolicy go używają jako poświęcenie ludzkości Matce Bożej. Tak. A w tym kontekście jest to jasne, po prostu nie miało komu dać, tak. Czyli jako wdowy musiał dać swojemu temu. Tak. Słusznie, słusznie zbyt. Jan ten powiedział. Czas dobrze wykorzystał. Tak, prawdopodobnie Jan ten czas dobrze wykorzystał. Ale chyba nie wiem, czy znajdziemy na to odpowiedź, bo rzeczywiście często się tam pojawia Maria Jakubowa, czy pod krzyżem, czy na obecności Pana Jezusa. I nie wiemy, czy to jest Maria Jakubowa, jest nazywana imieniem najstarszego syna. Może tak być. Ale nie jesteśmy tego pewni. To jest wielki znak zapytania. Nie ma tutaj co tej gdybanologii uskuteczniać. A Jakuba i Jana, apostołów, matka jak miała na imię? Też Maria. Bo Jakuba i Jana, też Maria. Tak. To mogło być Jakubowa. Może mogło tak być. Ale tych Marii tam jest tyle, że... Żydzi w jakiś sposób byli w stanie się domyślić, że matka Mesjasza będzie miała na imię Maria. I stąd tych Marii tam była 1/3 kobiet, nazywała się Maria. No bo każda chciała być, rozumiecie to. Sytuacja na krzyżu, jeszcze raz. Pan Jezus umiera i jako dobry syn, najstarszy syn, to co powiedział Zbyszek, musi powierzyć swoją matkę komuś pod opiekę. Bo aż w tamtych czasach wdowy nie miały szansy za bardzo na przeżycie. Ktoś się nią opiekować musiał. Katolicy mówią, że powierzył ją swojemu najbliższemu uczniowi Janowi z tego powodu, że nie było innych dzieci. Mówicie, Maryja zawsze dziewica i tak dalej. Jeśli jednak przeanalizuje się życie rodziny pańskiej, staje się zupełnie jasne, że rodzina odrzuciła Pana Jezusa jednoznacznie. I odwróciła się od Niego. I w tej chwili, kiedy Pan Jezus umiera, jeszcze jest to prawdą. I to jest powód, dla którego Pan Jezus nie ma komu powierzyć swojej matki pod opiekę. I musi zrobić to. Tak, ich tam nie było, tak. Więc pozostaje Jan, który akurat był pod krzyżem, był najbliższym uczniem pańskim. Oprócz tego tam kobiety same były. Słuchajcie. Nie, to, że później się Maria znajduje wśród w pięćdziesiątnicy, to znaczy, że ta opieka Jana była naprawdę wartościowa, społeczna. Tak, nie? Tak. Że... I tak to widzą ojcowie Kościoła. Że Jan, biorąc Matkę Pańską do siebie, jakby skłonił jej serce ku Panu Jezusowi. A pozostały brać już sam Pan Jezus. A o tym będziemy mówić następnym razem. Kochani, Z dzisiejszego nauczania wniosek. Są jakby dwie możliwe postawy. Można, jak Jakub, obstawać przy tradycji. Takiej czy innej. Przy tradycji. Pamiętajcie, tradycjonalizm to nie oznacza biblijności. To są dwie różne rzeczy. Można cieszyć się dziedzictwem materialnym. I czy intelektualnym. Myślę, że Jakub był dumny z tego, że jest Żydem. Bardzo dumny. Och, cóż za budynki, patrz na te kamienie. Pamiętacie, jak uczniowie oprowadzali Pana Jezusa po świątyni? A te księgi mądre napisane. Wtedy jeszcze Talmudu nie było, ale był już... Miszna, tak była chyba już, tak. Tak. Jesteśmy, to jest w trakcie, wiecie, ta postawa, którą w tym momencie reprezentuje Jakub, to była taka postawa jakby przeciwna Chrystusowi, którą później cały Izrael przyjmuje od przywódców swoich, którzy się odwrócili.
nie byli w stanie znieść takiego Mesjasza. Mesjasz to miał być książę, to miał być gość, a nie ktoś urodzony w stajni. Rozumiecie, kto przewraca stoły, kto rozumiecie, ostatecznie umiera w hańbiącą śmiercią, zawieszony na drzewie, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. To nie miał być ktoś taki. To miał być wielki król, przywódca. On jest nie do zaakceptowania przez nich. To jest pierwsza możliwa postawa. Obawiać się ośmieszenia. Wraz z naukami Pisma, wraz z Panem Jezusem. Postawa tu i teraz bezpieczna. Do czasu. A druga postawa to jest taka postawa, jaką w tym momencie, w którym Pan Jezus te stoły wywraca jeszcze długo, długo, reprezentują i Jego uczniowie czy apostołowie. Pomimo wszystko za Nim idąc. Nie gorsząc się fizyczną agresją, której w tym momencie Pan Jezus dokonał. Bo tak dosłownie było, tak widzimy ten fragment. Nie próbujmy go łagodzić. On poprzewracał stoły, rozsypał pieniądze, a w rękach miał bicz. Na pewno przewrócił światopogląd swoich uczniów. Rozumiecie? Jest teraz pytanie. Jest pytanie. Ja nie mówię tu o zachowaniach głupich. Ale czy jesteśmy gotowi przyjąć taką hańbę na siebie, stać się jej uczestnikami? Czy jesteśmy gotowi być wierni Pismu Świętym? Czy chcemy bezpiecznie przeżyć swoje życie, nie doznając nigdy wstydu? Bo to był wstyd. Zastanówcie się, co myślicie o tym? Jeszcze 10 minut zostało. Czy widzicie te dwie postawy? Bezpieczna religijność i jakieś, nie wiem, szaleństwo. Ja nie mówię o tym, żeby na szczudłach zacząć tutaj chodzić. To nie o to chodzi. Chodzi o coś słusznego. Ja myślę, że jest jakaś tendencja w chrześcijaństwie, żeby iść na takie kompromisy. Tak. Żeby tak niwelować różnice. I jedna myśl nam przyświeca. Tak, przecież wspólnego myśl. Boga mamy, tak. Tak. Natomiast nie powodować zadrażnień. No, pokazywanie niebiblijność jakiegoś poglądu, koncepcji głoszonej, no to już się narażasz na ośmieszenie, wstyd i nie wiadomo co jeszcze. No. No tak, ale w tym kontekście, jak u Pana, prawda, o 20 swoich czasów i jakby to powiedzieć, on starał się być jak najbardziej poprawny. Po prostu jego zbrodnią było tylko to, że nie rozpoznał Zbawiciela odpowiednio szybko. Dopiero Chrystus musiał go śmierć pokazać, zatupać do niego z tyłu i mu powiedzieć, ty, to jestem ja, nie? Wróciłem, żyję. Także ja bym Jakuba sobie tak wprost nie przenosił. On po prostu był tym, co najlepsze w tym czasie mogło być w tym społeczeństwie, prawda? W tej cielesnej religijności, którą oni reprezentowali. Którą piętnuje w osobach faryzeuszy, tak. Prawda? Grody pobierane i tak dalej. Tak. Ale to była ta mentalność tego narodu w tym czasie. Tak. Próbuję go też upadać. I myślę, że jest jakaś też... Czy jest odniesienie do dzisiejszych czasów? Właśnie. Jest taka mentalność ludzi często prawych w naturze. Nie takich, ja nie mówię jakimś oszołomstwie takim czy innym, ale... Jakbyś prześledził chrześcijaństwo wzdłuż i wszerz, no to dopatrz się tam wielu takich przynajmniej na zewnątrz, bogobojnych, oddanych sprawie. No choćby ojcowie Kościoła, czy Luter, czy Kalwin też palili na stosach, prawda? Poszli za daleko w pewną stronę. No, ale mi tu chodzi o to, że jeśli się jest wiernym Biblii, no to musi to być skonfrontowane. No nie ma siły po prostu. A jak coś nie jest skonfrontowane, to znaczy, że jest zredukowane po prostu. A zredukowana Ewangelia jest w tej chwili na topie, bo wszyscy się zgadzamy, wszyscy możemy mieć sobie prawo i możemy dążyć do dwa misie, dwa karpie do jednego kościoła, tak jak było na początku, a to, że powstały rozdwojenie na dwa, później na więcej, a teraz na parę tysięcy, to jest wielkie zło, które się wydarzyło. No i trzeba wrócić z powrotem pod jedynie słuszne skrzydła. I tak dalej. Nie? I to jest autentyczna tendencja w tym świecie. I to coraz silniejsza. No, ja jestem
zdumiony takim jednym filmikiem, który ostatnio się pojawił, chyba też wysyłałeś go. No, to jest po prostu brak słów. Może już nie rozwijajmy tego tematu, ale chciałem zwrócić uwagę, że także w naszych środowiskach, w środowiskach tak zwanych ewangelicznie wierzących chrześcijan, również istnieje pewien konwenans zachowania, którego przekroczenie jest po prostu nieakceptowane społecznie. Ciągle tak w kierunku faryzeów. Tak, kochani, kochani, kochani. Jeśli w tym świecie są faryzeusze, to oni są w naszych środowiskach. Raczej. Co? Jakie są konwenanse? Daj przykład tych zachowań. Konwenansów. Myślę. No, na przykład. Ta się ze mnie śmieją. Możliwe. Nie, bo ja myślę, że ona myśli, że ona jest tutaj. Na kunkolizm, tak. No, dobra. Słuchajcie, to jest proste. Znaczy, one bywają różne, ale na przykład to, że nauczający powinien zawsze występować w garniturze. Ja nie mówię, że nie powinien, ale ja też nie pozwolę sobie powiedzieć, że powinien. Albo że nauczanie powinno odbywać się za kazalnicy, a ja siedzę obok stołu. Darek? Powiem wam przypowieść. Przypowieść nam powiesz. Mów. Głośni. Był faryzeusz w kościele i widzi, ja tam w kącie jeden się modli. Boże, jestem taki grzeszny, jestem taki niedobry, taki zły. A ten faryzeusz tak sobie myśli, Boże, tak ja Ci dziękuję, że nie jesteś taki jak ten grzeszny. A my stoimy obok i mówimy, Boże, dziękujemy Ci, że my nie jesteśmy taki jak ten faryzeusz. Darek, to jest to. I tu mówię, słuchajcie, tu mówię o jednej rzeczy. Poza tym występuje w naszych środowiskach coś, co ja nazywam sakramentem kazalnicy. Jeśli ktoś stoi ubrany w garnitur za kazalnicą i cytuje Pismo Święte, to choćby nie wiadomo, jakie androny wygłaszał. I tak większość zboru na koniec jego nauczania jest gotowa powiedzieć amen. Sorry. Ale nie zboru się do końca. Dziękujemy Ci, że Boże, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz, tak? Tak. Słuchajcie, prawda jest taka, że nic nie jest bardziej zwodniczego niż nasze własne serce. Pamiętajmy o tym. Że nasze własne serce potrafi nas fantastycznie zwodzić. Zawsze jest drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. Bardzo łatwo popaść w grzech sumienia. Tak. Czyli ocenić kogoś i samemu to za chwilę zrobić. A czy jest ktoś, komu się nie zdarzyło? I to w zakresie wolności, która jest nadana, tak. Tak. Ja nie mówię o grzechu, tylko o wolności. Tak. Paweł coś chciał powiedzieć? Ja chciałem się zapytać, dlaczego akurat w naszych kręgach? Przecież to wynika po prostu z tego, że jakby przestaje się, odchodzi się po prostu od Słowa Bożego. Tak, tak. I to jest zastąpienie Bożego Słowa tradycjonalizmem. Dlaczego my mamy być najbardziej na to narażeni, skoro staramy się jakby zawsze podążać za tym, co jest napisane w Słowie i dążyć do tego, co jest pierwsi chrześcijanie, w sensie co, jak oni żyli, tak? Tak, więc właśnie o tym to chciałem zaakcentować, że powinniśmy postępować według Bożego Słowa, a nie według przyjętego konwenansu. Ale Boże Słowo mówi, żeby zacząć, żeby szukać belki swoim oku. Tak. Tak, rozumiem, ale okay, a w naszej kręgi miałeś na myśli na przykład też baptystów. A, oczywiście. My z punktu widzenia, oprócz struktury kościoła, my jesteśmy baptystami. Nie ma różnicy żadnej. Jedynie w strukturze zboru i kościoła. A to i tak ona jest bardzo niewielka. No. Co myślicie o tym? Czy warto jest być takim wypolerowanym na wysoki połysk, ubranym w krawat i garnitur, zawsze politycznie poprawnym, czy może warto jest iść za Panem? Zachęcam do tego drugiego.
Z całego serca. I to nie chodzi o, nie wiem, o zrobienie sobie irokeza na głowie. Rozumiecie mnie? Młodzi, słyszycie? To nie chodzi o irokeza na głowie. Też nie jesteśmy przeciwnikami garnituru i krawatu. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Bo to nie zabrzmiało jakoś tak. Nie jesteśmy anarchistami również, tak? Starajmy się. Pokaż tam, Darek jest Darek... krawatem. Nie. Darek nie ma krawata. Nie. To jest. Garnitur ma. To jest. Chyba zdjąłeś przed wejściem do nas. Kochani, na dzisiaj tyle. Pamiętajmy o tej różnicy. Nie chodzi o anarchię, ale nie chodzi również o tradycjonalizm. Chodzi o wierność Bożemu Słowu. Dzisiaj to słowo jest mocno dyskredytowane, ale ze względu na jakiś terroryzm i tak dalej. Ale dobrze jest być w tym dobrym znaczeniu tego słowa fundamentalistą biblijnym, opartym o ten fundament. O nic innego. Dziękuję Wam za uwagę.